Dzień dobry, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Jeśli tak jak połowa kuli ziemskiej nucicie od pewnego czasu sialalala, bynajmniej nie za sprawą polskiego disco polo, ale pewnej oscarowej piosenki, to zapraszam Was na film. Lady Gaga, bo o niej mowa, wraz z Bradleyem Cooperem, wykonała właśnie podczas gali oscarowej prost porywająco piosenkę o nazwie Shallow. A w refrenie powtarza się słowo shallow, które właściwie brzmi prawie jak sialalala po naszemu. No i ta piosenka rzeczywiście jest piękna, jest porywająca. Lady Gaga w czarnej sukni z przecudowną fryzurą oczywiście przywiodła mi na myśl perfumy w czarnym opakowaniu, o których sama mówiła, że są czarne, jak jest ciemna strona sławy. Bo perfumy nazywały się Fame. Tak wygląda flakon. No jest trochę mroczny i drapieżny, ale perfumy nie są drapieżne, one miały takie być. Genialny marketing, z którego słynie Lady Gaga, już nam zapowiadał perfumy pachnące jak trucizna, pachnące jak krew i pewne wydzieliny ludzkie. No oczywiście wszystkie media, czy powiedzmy takie portale plotkarskie, bo może media to za dużo powiedziane, temat podchwyciły, no i wszyscy czekaliśmy na te perfumy. Jak to one mogą pachnieć? Czy na pewno będą pachniały bardzo brzydko? Po co ona to w ogóle robi? No i okazało się, że od tego szalonego pomysłu producenci perfum, konkretnie marka Coty, postanowiła odejść i zaproponowano nam zamiast tych ludzkich wydzielin miód z szafranem, czyli bardzo smakowita kompozycja. Jest beladonna, czyli trująca roślinka, ale mamy też orchideę, mamy jaśmin i to połączenie tych kwiatów dało nam takiego współczesnego klasyka. Moim zdaniem te perfumy świetnie pasowałyby do jakiejś takiej klasycznej kreacji, ale mamy też morele, poza wspomnianym miodem i szafranem, oraz kadzidło. Ładna, bogata, zimowa kompozycja, ja bym ją śmiało nazwała orientalną. Perfumy czarne, ale po naniesieniu na skórę kolor znika praktycznie całkowicie. Dlatego nie bałabym się tych perfum, chociaż zapowiadają mroczne klimaty. Moim zdaniem jest to kompozycja jak najbardziej klasyczna, chociaż jeśli zatrzymamy się nad zapachem, to trzeba powiedzieć, że nie ma tu tradycyjnej piramidy zapachowej, tylko są trzy akordy. Ciemny akord, akord zmysłowy i akord świetlisty. Warto jeszcze dodać, że perfumy Fame nawiązują do albumu Fame, który ukazał się w 2008 roku. No i to był debiut i to był wielki hit. A w 2012 perfumy, które weszły na rynek, musiało się właśnie tak nazywać. Widocznie ta nazwa przyniosła Lady Gadze szczęście. Perfumy przez pewien czas po wprowadzeniu na rynek miały jeszcze dość mocną kampanię reklamową, nawet w jakimś momencie pojawiła się taka informacja, że oto sprzedają się lepiej niż Chanel numer 5, być może tak było, ale myślę, że bardzo krótko. No i te niezłe wyniki sprzedaży myślę, że były spowodowane nie tylko tym, że zapach jest całkiem udany i naprawdę godny polecenia, ale myślę, że także tym, że cena była niezła. I 2 lata później Lady Gaga zrobiła kolejne perfumy. W 2014 pojawiła się w sklepach Eau de Gaga, czyli woda Gagi. Znowu czarne kolory, ale tym razem no kartonik z kolei czerwony. Ale tym razem zupełne przeciwieństwo. Tamte perfumy to takie, no powiedzmy, zimowa kompozycja albo taka wieczorowa. Natomiast tu mamy klasyczną wodę kolońską, ale podaną na sposób współczesny, czyli coś w rodzaju uniseksowej kompozycji. I myślę, że to są jeszcze lepsze perfumy od tych pierwszych, ale co ciekawe, jakoś chyba nie dały rady na rynku, bo w tej chwili ten flakonik kosztował chyba około 30 zł. Oczywiście cena się może zmieniać w zależności od pojemności. Dodam jeszcze tylko, że skład jest następujący. Limonka, fiołek, skóra, drewno. Czyli dość ciekawe nuty, ale efekt jest jak najbardziej koloński, jak najbardziej uniseksowy, godny polecenia. I powiem szczerze, że ja Wam polecam. Jeśli macie zamiar kupić jakieś perfumy w najbliższym czasie, to Eau de Gaga bezdyskusyjnie to jest godne polecenie produkt, ponieważ niebawem przyjdą coraz cieplejsze dni, więc się ta woda sprawdzi, a te perfumy to z kolei no taki właściwie już klasyk. I myślę, że może teraz Lady Gaga, kiedy została twórczynią oscarową, może zrobi perfumy po raz kolejny, może zrobi już jej inaczej, może będzie mogła liczyć na ponowne zainteresowanie mediów, no ja na to liczę. Natomiast jeśli chodzi o występy oscarowe Lady Gagi, to polecam Wam odsłuchanie, szkoda, że nie ma tłumaczenia, tego co powiedziała, kiedy dostała tą nagrodę.
Oczywiście na początek podziękowała rodzinie i wszystkim ludziom, którzy jej pomogli. Potem powiedziała kilka słów adresowanych do ludzi na kanapie. Ja teraz siedzę na kanapie, więc poczułam się niejako, powiem Wam szczerze, adresatem tych słów. To były takie słowa, może brzmiące trochę coachingowo, ale myślę, że o tym trzeba mówić ciągle. Ona mówiła o marzeniach, o ciężkiej pracy. Szczerze polecam odsłuchanie właśnie tychże słów, tego przemówienia. Dla mnie to był najbardziej wzruszający moment tejże gali oscarowej. Dziękuję Wam za uwagę i czekam na Wasze opinie o tych perfumach. Czy używaliście, czy znacie, czy Wasza opinia jest podobna do mojej, czy zupełnie przeciwna i czy uważacie, że jest szansa, że zrobi kolejne perfumy. Dziękuję za uwagę, wszystkiego pachnącego, pa pa!